Cześć, witajcie na kanale Deezer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Teraz dla was wszystkich szybka informacja. To co tutaj widzicie będzie jeszcze w następnych odcinkach się działo i będzie też wspominane o tym. Ale dzisiaj był do Arka wprowadzony update. Dosyć duży, on ważył u niektórych 1,5 giga, u niektórych 2,5. Także bardzo dziwna sprawa, że to też tak różnie ważyło. I co się stało? Na wszystkich serwerach, na wszystkich absolutnie, na serwerach oficjalnych, na serwerach PvE, na serwerach prywatnych, no na każdym serwerze po prostu poznikały bazy, w tym nasza, i jak zobaczycie na późniejszych odcinkach, my mieliśmy tutaj rozbudowaną dosyć bazę. Mieliśmy działka, mieliśmy tutaj wszędzie mury dookoła, mieliśmy bardzo dużo surowców, to wszystko zniknęło. Co śmieszne, to nie jest zrajdowane, bo tutaj widać, że mamy coś takiego jak was destroyed. Wszystko w tej samej sekundzie, budynki od siebie oddalone jakoś tak sporo. No i tak na początku napisałem na czacie, inni napisali, że też im bazy poznikały. Nie wszystkie bazy, ale znaczna większość baz na całej mapie, bo to w różnych miejscach po mapie. No i napisałem, że to jest wina admina i powiedziałem, dobra, to my spadamy z tego serwera, jeżeli takie jest podejście. Ale okazało się, co później, wchodzę na inny serwer, no bo chciałem zacząć już może expić. I co widzę, gówno burza po prostu na czacie się dzieje, ludzie piszą to samo, co my tutaj zresztą, że jak to zniknęła nam baza i tak dalej. I co się okazuje? Właśnie, że na wszystkich serwerach, słuchajcie, poznikały, zostały poniszczone bazy. Co dziwne, zobaczcie, tutaj te mury dalej stoją, prawda? Tutaj nic nie ma, tutaj znowu jest to, to stoi. Więc to są jakby takie plamy, jakby ktoś, nie wiem, użył jakiegoś statku kosmicznego i robił taki wipe, cyk, cyk, jednym przyciskiem po prostu wszystko niszczył. Co śmieszne, zobaczcie, framuga stoi, ona nie wiem, czy jest w ogóle naruszona, ale chyba nie jest. Nie wiem, czemu się nie pokazuje tutaj to. Ale bramy już nie ma, nie? Już nie ma drzwi. Jestem w szoku, ponieważ we wsi, przynajmniej przed chwilą sprawdzałem, update był już dawno temu, bo pierwsze komunikaty, widzę, że tak 6 godzin temu, 7 godzin temu były pisane. Nie napisali nic, słuchajcie. Przenosimy się do internetu. Najpierw może zobaczmy wątek na forum, jakby stronę głównej Arka, czyli survivetheark.com. Lost Our Base, serwer oficjalny PvE 486 przez update. NA 460 przez update. 469 przez update. No i tak dalej, tutaj ludzie wypisują mniej więcej, w których miejscach mieli bazę, na jakim serwerze, bo głównie tutaj ludzie piszą o serwerach oficjalnych. Strony już się kleją. Na Steamie jest to samo. Our base gone, our old house is completely gone. Także, no widzicie, jest totalna gównoburza. I teraz tak, wchodzimy sobie na Twitter. Ogólnie w Ameryce wszyscy deweloperzy posługują się Twitterem, to jest takie źródło najświeższych informacji, wszyscy deweloperzy, no ogólnie nie tylko deweloperzy, politycy i tak dalej, to jest głównie komunikują się przez Twittera. Ostatnia informacja, 6 godzin temu, no, odprowadziliśmy update i tyle, słuchajcie, i nic więcej nie ma. No i dobę temu, że ktoś na serwerze oficjalnym oswoił te oto zwierzę, to jest chyba jeden z tytanów, z tego co tutaj mogę przeczytać. Także gratulacje też dla tych ludzi na oficjalnym serwerze, co zrobili. I wchodzimy na Facebooka. Nie ma nic. Nie ma informacji, słuchajcie. Co o tym sądzicie? Wchodzimy jeszcze na stronę główną. Nic nie ma. Na stronę główną, gdzie no powinno być cokolwiek. Chociażby ostrzeżenie dla graczy, jakieś informacje, żeby wszystkich uspokoić, no bo wszyscy panikują po prostu, wiecie, no potracili swoje cenne bazy. Dinozaurów chyba nikt nie stracił z tego, co czytałem, tylko struktury wszystkie, nie? Więc na przykład jeżeli w szafie były jakieś przedmioty, itemy, to te przedmioty są, ale one jakby spadły na ziemię i trzeba było je ewentualnie podnieść w ciągu chyba 30 minut, inaczej one były zniszczone.
A dużo osób miało tutaj bazy potężne pobudowane, bo jest teraz coś takiego jak cross arc, czyli można się przemieszczać między serwerami, prawda? Więc dlatego na przykład oni mogli zabić tego tytana i chyba oswoić, na to wychodzi. Bo przyszli na przykład z The Island, gdzie mieli dużo surowców, dużo dinozaurów i przynieśli sobie swoje surowce i mogli dzięki temu osiągnąć tutaj również ten cel. Także dzisiaj chciałem was poinformować w ten sposób o tym, co się dzieje w Arku. W ogóle dzisiaj ja na streamie byłem bardzo niemiły dla wszystkich, za co chciałem przeprosić, bo co chwila był crash, zresztą wszyscy to widzieli, że co chwila crashowało, nie można było wejść na serwer. Ja zginąłem kilka, chyba naście nawet razy, straciłem większość moich dinozaurów, bo chciałem wrócić tam i co, i znowu crash, bo oswajałem akurat sowę, żeby wam nagrać na odcinek. Jest taki nowy stworek Night Owl, bardzo fajny. I miałem co chwila crashe, więc też potraciłem się, wkurzyłem, zakończyłem też streama wcześniej, chciałem bardzo długo streamować dzisiaj. Także tym wszystkim osobom, te wszystkie osoby też chciałem przeprosić, bo byłem dzisiaj trochę niemiły ze względu na to, ile błędów dzisiaj po prostu w tej grze było, a okazuje się, że to wszystko było chyba spowodowane tym update'em. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Zostawcie łapkę w górę, bo być może o tym nie wiedzieliście, a pomogłem wam. Nie przejmujcie się, na pewno oni coś z tym zrobią. Co oni z tym zrobią? Nie polecam nikomu grać obecnie. Prawdopodobnie będzie cofka i jakiś event, żeby ludziom to jakoś odpłacić. Natomiast ze strony dewelopera bardzo słaba zagrywka. Ja rozumiem, że jest sobota dzisiaj, ale nie może tak być, że ludzie potracili bardzo dużo swojego czasu. No, serwer istnieje już, kiedy był update? 5 dni temu bodajże. I nie może być tak, że ci ludzie nie mają informacji, co się dalej dzieje, co mogą robić i jaka czeka ich przyszłość jutro na przykład. Także z mojej strony to wszystko. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na streamy z Ark Survival Evolved na mapie Extinction. Dołączcie do Discorda, tam będziecie mieli informacje, głównie kiedy są streamy, no i możecie też porozmawiać z innymi widzami. Zapraszam was też na Instagram, na Facebooka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Arka i na streamach. Trzymajcie się i cześć!